Jesteśmy w Poznaniu, w Kolegium Da Vinci, gdzie w październiku rusza kierunek studiów Executive MBA. I dzisiaj chcieliśmy na temat tego kierunku porozmawiać. Jest ze mną pan Adam Bekier, który jest wykładowcą właśnie na tych studiach. No i zastanawiamy się, na czym będą polegały zajęcia, które Adam przeprowadzi. Możesz nam powiedzieć, czym ty się w ogóle na co dzień zajmujesz? Ogólnie mogę powiedzieć, że pracuję z ludźmi i to przybiera różne formy. Z jednej strony, tak jak wspomniałeś, jestem wykładowcą akademickim, ale pracuję też zawodowo jako coach, głównie z menadżerami średniego i wyższego szczebla w dużych przedsiębiorstwach. Szkole czasami dokonuję diagnozy organizacji, a oprócz tego jestem psychoterapeutą w klinice Uniwersytetu SWPS. Super. No a powiedz, co w takim razie w twojej branży, w twoim zawodzie jest taką najważniejszą rzeczą, może dwie, może trzy znajdziesz, na co menadżerowie powinni zwracać uwagę z kolei w swojej pracy? Wydaje mi się, że najważniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, najważniejsza jest relacja z drugim człowiekiem. To znaczy nie tylko to, co my robimy w danym momencie, ale też taka umiejętność cofnięcia się o krok i zobaczenia, o co tak naprawdę chodzi, bo to wielokrotnie jest problem wielu menadżerów, którzy mówią, mam jakąś trudność z podwładnym i nie wiem, co robić, nie wiem, co się tam naprawdę dzieje. Więc chodzi o taki rodzaj cofnięcia się i zobaczenia, co jest pod spodem, pod tym takim psychologicznym dywanem, pod który to zamiatamy. Dobra, czyli no takie z perspektywy zarządzania firmą niezwykle ważne rzeczy, niezwykle ważne kompetencje. A powiedz, jak w ogóle takie zajęcia, które ty prowadzisz na studiach właśnie EMBA, będą wyglądać? Czyli wiesz, co będziesz chciał naszym słuchaczom przedstawić i w jaki sposób to będzie się działo? Przede wszystkim chciałbym, żeby dowiedzieli się czegoś o sobie, to znaczy o tym, co wnoszą do grupy, jak mogą wpływać na grupę. Prowadzę zajęcia opierając się na tak zwanym procesie grupowym, to znaczy z jednej strony wprowadzamy jakieś treści teoretyczne, ale z drugiej strony oglądamy w tu i teraz, jak te treści mogą się sytuować. Super, no czyli powiem ci tak, wypuścimy słuchaczy z taką pewnością, że wychodzą z konkretnymi umiejętnościami. Zdecydowanie tak, bo celem tych zajęć jest też to, żeby wyposażyć uczestników w narzędzia, konkretne narzędzia do zdiagnozowania tego, co się dzieje w zespole, do zdiagnozowania tego, co się dzieje w danym procesie. Właśnie o to chodzi. Fantastycznie. To powiem ci, że już nie mogę się doczekać, kiedy te studia ruszą. No i cieszę się, że jesteś z nami tutaj w zespole. Zapraszamy państwa serdecznie. Już w październiku ruszamy studia Executive MBA Kolegium Da Vinci.